Wszystko zaczęło się od aresztowania Henka, czyli Henryka Ostrowskiego, komendanta chówca Szarych Szeregów na Pradze. Heniek miał notes i na podstawie tego notesu Niemcy rozszyfrowali adresy, m.in. adres Rudego. Rudy został aresztowany 23 marca. Komenda AK postanowiła odbić Rudego i wiadomo było, że będzie przewożony z Szucha na Pawiak. Droga z Szucha na Pawiak prowadziła m.in. tędy, czyli od strony ulicy Wierzbowej poprzez Bielańską, Nalewki i teren getta. I już przez teren getta do Pawiaka. Miejsce, w którym się znajdujemy, było szczególne, dlatego że układ ulic, jaki tutaj jest, sprawiał, że furgonetka, którą wieziono więźniów, musiała się zatrzymać, a właściwie musiała zwolnić. To miejsce wyglądało inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj w tym miejscu stoi tylko blok, jest podwórko za blokiem, natomiast do 1944 roku ciągnęły się tutaj kamienice. Był jeden rząd kamienic, jeszcze niektóre pochodziły nawet z XVIII wieku, zaginały się na rogu i dalej biegły ulicą Bielańską. Bielańska miała taki bardziej skośny układ niż dzisiaj. Ulica Bohaterów Getta, czyli dawne Nalewki. W 1943 roku nie jeździł już tędy tramwaj, dlatego że ulica była zablokowana. Tam dalej znajdowała się brama wiodąca do getta, ale w 1943 roku w marcu to getto już było gettem szczątkowym. Zaledwie za kilka tygodni przecież wybuchnie powstanie w getcie, będzie ono likwidowane, ale ciężarówka właśnie miała tędy wjeżdżać na teren getta i poprzez teren getta dotrzeć do więzienia na Pawiaku. Ten narożnik gmachu Arsenału też trochę wyglądał inaczej niż dziś. Dziś jest on zrekonstruowany w takiej formie, jaką nadano mu w dobie Królestwa Kongresowego. Natomiast w latach międzywojennych Arsenał, który wcześniej mieścił jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, na początku XX wieku więzienie, został przerobiony na siedzibę archiwów i ponieważ to była bardzo wąska ulica, czyli tutaj Arsenał, tutaj jeździł tramwaj, tędy wiódł cały ruch w stronę niesłychanie ożywionej ulicy Nalewki, więc postanowiono poszerzyć to miejsce poprzez budowę za tymi ścianami takiego podcienia z arkadami. To podcienie będzie też odgrywało rolę w trakcie akcji pod Arsenałem, dlatego że tutaj świetnie się będzie można schować za filarami. Ciężarówka wjeżdżała stamtąd, z ulicy Bielańskiej, i tutaj skręcała w ulicę Długą, by zaraz skręcić w Nalewki. Mniej więcej w tym miejscu znajdowało się stanowisko Stanisława Broniewskiego Orszy, który dowodził całą akcją. On z tego miejsca dobrze widział ulicę Bielańską, wylot Bielańskiej. Dzisiaj jej nie zobaczymy, ponieważ blok nam ulicę zasłania, ale ponieważ ulica miała inny przebieg kiedyś, to doskonale można było zobaczyć, co tam się dalej dzieje. Przed ruinami pasażu Zimonsa ustawiły się cztery grupy. Gdzieś w miejscu, gdzie teraz się znajduje, stała grupa granatów. Troszkę dalej, mniej więcej tam, stała grupa z karabinem maszynowym Sten. Troszeczkę dalej stali następni bojowcy, czy szturmowcy Szarych Szeregów, też z karabinami Sten, a jeszcze dalej, już za tym łagodnie zakręcającym narożnikiem, ustawili się z granatami. Gdy furgonetka wjeżdżała z Bielańskiej, zakręcała w Długą i potem łagodnym takim łukiem miała przyjechać w Nalewki. Do tego nie doszło, dlatego że w momencie, kiedy znalazła się mniej więcej w tym miejscu, szturmowcy zaczęli rzucać butelkami benzyny. Od razu samochód zaczął się palić i wtedy zaczęła się strzelanina prowadzona z tamtego mniej więcej miejsca. Ciężarówka, która miała skręcać w tamtą stronę już z postrzelonymi, może już z nieżywym kierowcą, siłą bezwładu dojechała gdzieś w to miejsce przed Arsenał. Tutaj też może trochę przypadkowo znalazł się granatowy policjant. Granatowy policjant wyciągnął pistolet, został postrzelony, ale leżąc strzelił jeszcze do Tadeusza Krzyżewicza, Buzdygana, i postrzelił go w brzuch. Potem okazało się, że był to postrzał śmiertelny. Wśród więźniów był Heniek, czyli Henryk Ostrowski, i oczywiście Rudy. Niestety Rudy już nie wyszedł z samochodu o własnych siłach. Był tak skatowany, że trzeba go było przenieść. Został zawieziony stąd już samochodem. Zmarł 30 marca. 30 marca zmarł też Aleksy Dawidowski. Tutaj w pałacu pod czterema wiatrami znajdował się niemiecki urząd pracy, Arbeitamt, instytucja dosyć ponura. W trakcie przygotowywania akcji pod Arsenałem chyba popełniono pewien błąd, ponieważ przed Arbeitamtem w zasadzie należało też postawić kogoś z ubezpieczenia, kogoś z bronią. Tak chyba do końca się nie stało i skończyło się to postrzeleniem w brzuch Alka. Tutaj znajdowali się uzbrojeni funkcjonariusze Arbeitamtu i kiedy tam kilkadziesiąt metrów dalej doszło do strzelaniny, ci urzędnicy wybiegli, widząc uciekających czy cofających się, już wycofujących się uczestników akcji, zaczęli do nich strzelać, tym postrzelonym właśnie Alek Dawidowski, który wskoczył zaraz, czy został wsadzony do samochodu. Tym samochodem natychmiast jechali w kierunku placu Krasińskich. Przy placu Krasińskich Niemcy próbowali ich zablokować i wtedy Alek otworzył drzwi i wyrzucił granat. Akcja pod Arsenałem miała jeszcze inny epilog. Niemcy rozstrzelali 140 osób, które były więźniami Pawiaka, ale bojowcy Armii Krajowej też zastrzelili dwóch gestapowców, czy może dwóch SS-manów, którzy w siedzibie na Szucha przesłuchiwali i katowali Rudego. Z tej dawnej przestrzeni, która tu się znajdowała i w której rozgrywała się akcja pod Arsenałem, zostało niewiele i takich autentycznych elementów z tamtego czasu jest tutaj zaledwie kilka. No oczywiście sam budynek Arsenału, który po wojnie został odbudowany, ale w troszeczkę już też innej formie. Została Studzienka Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, która jest w całkiem nowym chodniku, ale Studzienka jest autentyczna i oczywiście fragmenty bruków. Także bruk przy ulicy Nalewki, w którym tkwią szyny tramwajowe. I w zasadzie nic więcej. To koniec.